Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Isaaca na modzie Inner End. To ja, wasz youtuber z kropką na czole. Mam nadzieję, że teraz będę was tym wkurzał i widzisz tą kropkę, że sobie nagranie i będzie fajnie. Chyba, że ogląda się na telefonie, wtedy chuje widać. Dobra, w każdym bądź razie, gramy sobie ostatnią postacią, gramy Gritsmoda, ponieważ tego jeszcze nie ograłem, gramy Mojżeszem, chyba mam fotel ciula to troszkę. Okej. Okay. Innych postaci już nie ma z tego, co widzę. Bo to jest tylko normalny los, normalne postaci z Isaaca standardowego. A tak to wszystkie mam ograne, stał nam Moses, Mojżesz i Gritmode. Czas zobaczyć, czy na gridzie coś jest zmienione tutaj. A i jeszcze miałem jedną rzecz zobaczyć. Mental Phase 1. Okej, okay, to fajnie. W ogóle mi się super kuźwa. Bo ja chciałem rolować. Ja chciałem rolować cholerne... cholernego tego Mojżesza, żeby zobaczyć, czy on jako Iden, czy ma jakieś jeszcze śmieszne rzeczy, prawda, nie? Czy on ma tylko standardowe i Idenowe rzeczy w sobie, czy jeszcze coś innego dostaje, ale w sumie kuźwa, teraz mi ciężko tego sprawdzić. Ponieważ ma cholerne serce, a to cholerne serce to jest bardzo dobry przedmiot. I to jest kuźwa, chyba Secret Heart, chociaż kuźwa te godheadowe... Bo z tej strony, ej, mi się wydaje, że to jest Secret Heart, nie? Ale teraz jak widzę te godheadowe... Godheadowe, Jezus Maria, może angielski na przykład poprawimy? Może powtórzę angielski, co? Jak widzę te godheadowe tutaj takie aureolki wokół tych łez moich. Na przykład nie mam pojęcia, czy to przypadek ten godhead nie jest, ej. Ale nie mam pojęcia. Wydawało mi się, że to jest Secret Heart. W takim razie teraz kuźwa taki cholerny dziwny dysonans czuję. I naprawdę nie mam pojęcia, co mam przy sobie, no ale jest dość mocne. Mam 5.17 damage'a. Więc jest to całkiem sporawe, jeśli to zadaje damage. Tak, to chyba zadaje damage, to chyba po prostu jest... Chyba jest po prostu godhead. Bo to nie musi trafić jakby, a to już... Już wchodzi... Bo teraz spróbuję tylko sprawdzać, nie wiem, z boku tego biegam. Tak, normalnie wchodzi damage tego, z tej rolki. Czyli to jest godhead chyba, Jezus Maria, na Idenie mi się trafi od razu. Znaczy dupia to, że mamy też Strange Attractor. Ponieważ to będzie pewnie bardziej mi uprzyszeć, aniżeli ułatwia życie. Bo będzie do mnie ciągnąć niedobrych przeciwników, co nie jest jakoś zbytnio zgodne z moją ideą grania w tę grę, bo zazwyczaj staram się nie wchodzić w przeciwników, a to lecą do mnie jeszcze szybciej niż zazwyczaj. Znaczy no, czy ja się staram, czy jak mi to wychodzi, to i dwie różne rzeczy. Ale no tak defaultowo, no jednak bym nie chciał. No ale kurde, jak już mam coś takiego, to chyba wolę przeboleć po prostu tego atraktora i spróbować ugrać na nim coś normalnego. Jak już mam po prostu godhead przy sobie, prawda? W ogóle mamy TNT Crafter, więc wow. Mogę złożyć sobie TNT, kozak. I chyba od razu po prostu walczę. Nie będę wchodzić w sumie do sklepu, ponieważ nie masz takiej wielkiej potrzeby. Mamy pin. Czemu to jest takie szybkie? Nie wiem. Aha, dobra, to jest szybkie. Ja zabrałem zmarę, dobrze, już wiem. To jest szybkie, ponieważ mam właśnie tego atraktora. Czy są dwa piny, które w jednym miejscu się wyskoczyły wtedy? What? Naprawdę te piny wtedy wyskoczyły w jednym miejscu i strzelały z jednego miejsca? Jezus Maria. To jest pretty fucking sick. Że tak się wylosowało właśnie. Ej, dobra, fajne. Rozwalmy to, przejdźmy się tutaj. Co jest dla mnie ciekawego w tym miejscu? Mamy ogniska, bardzo, bardzo niedobre. Mamy również książkę, która jest w sumie lepsza, ponieważ jest to Biblia, która robi black karty. No i mamy też familiara, który prespi muchy. W sumie oba przedmioty całkiem kozak. Ten TNT Crafter, no, z całym szacunkiem, no ale nie jesteś dla mnie jakoś mega użyteczny, więc prawdopodobnie tutaj właśnie zamienię na coś sensowniejszego, tylko pogram się na diabełku najpierw. O wow, no nie, zmarnowałem ostatni strzał. Mogę go jeszcze raz przytulić, odlazłem od niego przypadek, okej. Okay. To nie, to w takim razie... Czemu my pierdzimy co chwilę? Co ja mam przy sobie? Jakoś tak nie... Aha, dobra, Jezus, trinket oczywiście, no właśnie, mam cholerną, niedobrą tabliczkę, w której mi coś się stało, okej. Okay. Zamieniamy to, mamy teraz Blackhearty, tego Blackhearta nie chcę poświęcać na żebraczka. Także mam nadzieję, że nie jest za mnie jakoś mega obrażony. To bym mógł gdzieś dociągnąć, ale postawiłem to w takim miejscu, że na Secret Roomu nigdzie nie będzie, niestety. Także niestety, no nie. Niezbyt to wykorzystam. I cóż tu mam ciekawego? Nie mam pojęcia, czym jest metronom. Nie, to nie jest tak, to jest metronom, dobra. Już chciałem powiedzieć, że to jest sextant. Przez chwilę chciałem zrobić śmieszne zbliżenie, jak to youtuberzy robią. Ale to jednak jest metronom. Co robi metronom? Wiggles... Dafuk? Czy to jest przedmiot z normalnego Isaaca? Czy to jest przedmiot z... Ej, nie, co? Jakby nie mam pojęcia, co mi to zrobiło, absolutnie. Znaczy, dodało mi efekt na łzach innych, które wyglądają trochę jakby był Lost Contact. I tego nie ma normalnego chyba Isaaca, nie? Czy już jestem kompletnym debilem, ale...
Zawsze jak mam jakieś reskiny. Wag is a finger. No nie mam pojęcia, w każdym bądź razie dobra. Zresztą wkusi mnie wzięcie po prostu HP upa, żeby mieć czym handlować z diabłem na kolejnych piętrach. Więc nie wiem, czy nie pójdę na przykład po prostu w taki sposób. Dobrze byłoby zwiększyć sobie jakiś coś, co się nazywa tier rate, ponieważ tier rate mam naprawdę masakrycznie zły. I to może być troszkę słabiutkie. Ale kusi mnie po prostu wzięcie tego. Ponieważ będę mógł sensownie kupować diabelskie rzeczy potem i oczywiście klucz, żeby nie być wielką parą. W sumie w ogóle way. Może żeby nie być kolejną parą, to po prostu dropnę ten kolorny trinket, bo nic nie przed, absolutnie. Po prostu mi sobie tutaj leży i mamy epiforę. Epifora jest w sumie całkiem spoko, jeśli marudziłem na to, że mój ten. Że mój tiret jest dupy. Ta epifora powinna mi dość mocno tutaj pomóc. Bo jeśli będziemy strzelać, to będzie nam się T-rate zwiększał, nie? Coś tak czuję. Tak coś przeczuwam. Czy ja chcę iść do Kerstromu? Może jednak nie. Może sobie Kerstrom odstawimy. No właśnie, mamy teraz minus 3, tylko musimy w innym kierunku strzelać i będzie wszystko cudowne. A Kerstrom nie, tego Black Carta chcę jednak poświęcić na ewentualny damage przeciwników. To powiedzmy, że Kerstrom na razie sobie olewam. I lecimy sobie dalej. No i cały czas ma złamane serduszko, okej. Okay. Czyli wszystkie postacie mają jakby tę samą kwestię, czy coś. Mental Phase, ale czegoś takiego nie było. Mamy teraz Mental Phase 2, czyli Grid Mode jest też zmieniony. Bo tak próbowałem sobie przypomnieć, czy było coś takiego jak Mental Phase na normalnych piętrach, ale chyba nie. I skoro mamy tutaj też dwójkę, no to oznacza to, że to jest kompletnie jakby zaprojektowane piętro specjalnie pod Grid Mode'a. Co jest w sumie pretty awesome, nie? Że jak my, wiecie, w sumie większość modów, jakie się gra i jakie ma się, jakie ogrywałem, zawsze narzekałem właśnie, że grid mod jest niezmieniony, ani nic do niego jest nie wprowadzone, bo wszyscy się koncentrują na standardowej rozgrywce, tylko zmieniają normalne piętra i w ogóle. Na grid mod jest tak po macoszemu trochę potraktowany i ewentualnie jakby coś się, wiecie, jakby jakieś zmienione piętro się nałożyło na to, co jest na grid modzie, to może coś tam się zmieni. Chociaż chyba nie wiem, czy nie, grid mod tak nie działa, grid mod chyba potrzebuje osobnych w ogóle piętr i nazw i wszystkich plików, więc... Więc nie, po prostu grid mody były, wiecie, beznadziejne, bo nic z nich nie było ciekawego. A tutaj mod coś zmienił, na przykład faktycznie Squeezy czy Sok Zizusa. One dają oba tears up, nie? A kusi mnie będzie Squeezy bardziej, chociaż kurde, nie wiem ile dokładnie dawał sok cholernego Izu. Chociaż jesteśmy Mojżeszem, tak? A Soulhearty dostanę z tej książki, więc może nie będę się na te Soulhearty ze Squeezy'ego też tak bardzo łasił. I wezmę sobie damage up zamiast tears up. Znaczy fuck, damage up jest numerem, mój mózg oczywiście nie działa, nie? Chodziło mi o damage up. Nie, ja nie myślę, ja, wiecie co, studia się zaczęły, tu wiecie, no nie potrafię myśleć. Chaosa bym cholernie bardzo sobie wzgarnął, ale może dopiero po walce z diabłem, ponieważ może na diable chcę mieć gwarantowany diabelny item, a dopiero sobie potem chaosem zniszczę wszystkie pule, żeby było. Scapular, okej. Okay. Jako że jesteśmy dalej Mojżeszem, to pasuje, to jest holy przedmiot, więc jesteśmy bardziej święci. Mogę tego Squeezy'ego, no dobra, faktycznie. To trochę jednak ten plan nie był aż taki dobry, jak mi się wydawało. Chociaż na damage, znaczy na posiadaniu większego damage'a nigdy źle nie wyjdziemy, nie? To prawda. Ale na posiadaniu małego tier rate'u pewnie całkiem sporo by się dało przejechać. A w ogóle jestem bardzo dziwnie jest to, że nie dostałem w ogóle żadnego damage'a chyba jeszcze właśnie teraz. Teraz dostałem genialnie. Ej, bo się tak miałem takie wrażenie w tym, nie? Bo tak prawie się w coś wbiłem, myślałem, że kuźwa, że ten tutaj damage naprawdę 100%, nie? I dostałem. Tak myślę, że ten Mojżesz nie ma jakiegoś specjalnej umiejki w stylu nie dostajesz damage'a przez całą rozgrywkę. No to aż musiałem się przekonać na tym na własnej skórze. O, a teraz było na przykład niecelowo i nie rozmyślałem nad tym i po prostu jestem głupim gównem. Ale no właśnie, to też warto było sprawdzić, bo to było do sprawdzenia w sumie. To nie był wcale fail. To wszystko było zaplanowane. I cholera jasna but. No nie wiem. Jezus, są trzy genialne przedmioty. Boże. O Jezus, czemu mi gra daje takie rzeczy? To jest najgorszy wybór na świecie, nie? To jest spoko, ponieważ damage dwóch miejsc. To jest spoko, ponieważ ogromny damage. A to jest spoko, ponieważ transformacja w kota i kuźwa mać. Znaczy, mogę wziąć Abaddon, znaczy Abaddon niszczy wszystkie Red Hearty, tak, ale daje też trochę Soul Heartów, więc jakbym się uparł, mogłem wziąć to wszystko nawet teoretycznie. Tylko czy ja bardzo chcę aż tak wszystko inwestować? To jest bardzo dobre pytanie. Dobra, weźmy to, ponieważ to mnie nie zabije, tylko da mi miliard Black Heartów.
Dobra, nie, fuck it. Pójdźmy w to maksymalnie, nie? Mamy ogromną ilość przedmiotów, kuźwa, na obrażenie. Mamy 7 damage'a, Jezus Maria. Naprawdę trochę T-rate'y będziemy kosić strasznie. No i chaos będzie teraz dobrą opcją, jakby był, nie? Byłem też tym item roomie, byłem w drugim item roomie, no to dobra. Lecimy w chaos? Lecimy w Soul Hearta może jednego? Znaczy kusimy trochę. Suicide King może podziękuję jednak. I found peace z ciebie, nie? Dobra. Dostałem jeden klucz, to jest o tyle spoko, że z tego chaosa mam teraz jakby wejście na kolejny item room, co jest dobre. I teraz mogę albo grać na żebraku, albo nakupować Soul Heartów. Chyba pogram na żebraku. Ponieważ ten bad boy może mieć trochę jednak fajnych rzeczy w sobie. Na przykład full mapping effect. Spoko. I za to jeszcze mogę kupić Soul Hearty 2. Kupię jeden, może tak, żeby było. Cokolwiek. Albo kupię dwa, albo kupię... Dobra, nie bądźmy przepadzici, weźmy jednego i tyle. Bo może te 500 tu do czegoś się przyda na kolejne piętrze. Będę potem płakał, że nie wziąłem jakiejś transformacji do kota, ponieważ mam chaos teraz. To wolę sobie minimalny jakby zapas zostawić, chociaż te 5 centów. Tutaj bombki nie mam, a kresem dalej olewamy. Jako, że nie czuję się jeszcze tak bardzo, że mam miliard zdrowia, mogę tym szastać. Mental Phase 3! Jezus Maria, co będzie bossem finalnym jakby? Keep off me, to jest okej. Okay. Jakikolwiek orbital, to dobry orbital. No i Bob's Rotten Head, tak sobie, ale możemy sobie odblokować tutaj na przykład Secret Room, przez co ma szansę się ten Bob Rotten Head jakby przydać do czegoś jednorazowo, przynajmniej, ale zawsze coś. I tutaj mamy, wow, pół cholernego serca, dobra. No to ten sklep kompletnie, czy sklep, ten Secret Room kompletnie beznadziejny, czy sklep będzie również beznadziejny? W sklepie mamy transformację do Gapiego. Ja pierdzielę, dobra. No to GG w takim razie, nie? Już kompletnie, już mogę chyba nazwać ten raniec wygrany. Bo ciężko byłoby spierdzielić, tak wiem, że tam był guzik do naciśnięcia. Jak mi się przypomni, to do niego wrócę. Z powodu takiego, że mi się teraz nie chce tam manewrować. A guziki jednak nie są aż tak bardzo zazwyczaj dobre, tylko zazwyczaj są kompletnie odwrotne. Czyli kompletnie są czymś złym, albo czymś uprzykrzającym życie, albo na pewno czymś, no czymś, co nie pomaga. No. Na 500, na 10 guzików to, nie wiem, może z 20 razy coś dobrego wyjdzie, nie? Ja tego guzik sobie stawię na potem. Na razie farmię sobie kasę do mojego ulubionego kociszcza. Czyli Gapiego, Gapi de muchoplujący, nie? Tak się nazywa ten kot. Żeby potem pluł muchami. Myślę, że 30 centów lightowo sobie wyrobię tutaj na tym poziomie. Nie będzie to jakoś mega wielkim jakby dla mnie wyzwaniem, no to jednak to jest normalny grid, bo to nie jest gridier. Mamy 27 centów już tutaj. Fuck, dobra, to było szybkie. Ja wiem, czemu to było tak bardzo szybkie. Ponieważ mam ten cholerny stręża traktor. Ten cholerny niedobry traktor. I ten traktor działa tak, że wszystko do mnie leci z prędkością światła. Czyli no, szybciej niż jestem w stanie nawet zauważyć, że coś tam jest. O, na przykład tu się wbijem jak debil. To wiecie, są wbity i wbity, nie? Także ten. Sądzę, że instant po prostu robimy to, co tu chcę zrobić, ponieważ mamy wszystkie trzęsie do Gapiego. Co jest genialne. Uch, multidimensional, fuck. To jest super. No to jest super, nie mam już na jego force, niestety. Dobra, chyba guzik od razu, czemu nie? Ej, fajnie wygląda ten kot. Znaczy w sensie, że z tym naklesem, takim serduszkiem, co zajebiście wygląda. I włosy też ma kozackie. Dobra. Mógłbym też grać na żebraku, ale chyba za bardzo nie mam red heartów dla niego, a... No są heartów trochę jednak. Trochę nie, trochę bym jednak bym dla siebie zostawił. Więc kij mu w pysk. No. Także tak, pobijmy sobie po prostu tych przeciwników, zobaczmy, czy diabeł ma dla mnie coś ciekawego. A czy szczerze wątpię, ponieważ Chaos pewnie zaraz odpali wszystkie swoje systemy i nie da mi tutaj nic ciekawego. Nawet są rzeczy takie dość diabelskie, nie? Aczkolwiek żadne z nich nie jest aż tak bardzo użyteczna. Więc raczej podziękuję, gro. Dzięki ci bardzo. Powiedziałem, że podziękuję, podziękowałem. No i tu wyjdę, ponieważ koszt to jest tylko pół Red Hearta, czy pół Black Hearta. A więc aż tak chyba bardzo mnie to nie zaboli. Niestety nic ciekawego w tym pomieszczeniu dla mnie nie uzyskałem. Więc troszkę lipa. Kliknięcie książki jak najbardziej i lecimy sobie w kolejne miejsce. Kolejny Mental Phase. Jak bardzo nasz mózg się zryje? Sprawdźmy to tutaj. Dokładnie w Mental Phase 4 nasz mózg już jest kompletnie zdegradowany. My jesteśmy w łombie, tak żeby trzymać rachubę, w którym miejscu jesteśmy.
pum, bierzmy sobie materię czarną, super, 8 damage, 16 tier delay, a boże. Troszkę więcej, oko jest fajne. Mogę latać, mogę się tutaj wbić i patrzcie, no i oczywiście, co robi guzik? Guzik robi nic ciekawego. Guzik respi szajs na mordzie, po prostu i nawet nie widzisz co. Tu guzik chce cię uwalić. To jest jedyny... Nie, myślę, że też jestem szybszy i zdążę tutaj przycisnąć się. Ja pierdzielę. Mniej wbijania, więcej unikania. Wtedy będzie cudownie. No. O, fuck. Nie chcę tego Brimstona dostać kolejny raz. To byłoby naprawdę niefortunne. Nie o to mi właśnie chodzi. Chodzi mi o to, żeby ten Brimstone poszedł w cholerę. A nie bił mnie po mordzie. Kolejny Blackheart, super. Nasze zdrowie już ma 5 serc na pasku. 5 Blackheart Soul Heartów. Także odbijamy się. Tylko utrzymać koncepcję z niewbijania się przeciwników i sądzę, że in no time będziemy w stanie mieć znowu... Znaczy, będziemy w stanie po prostu mieć sensowne zdrowie. Może nie znowu. Na tym ranie jeszcze nie miałem sensownego zdrowia aż tak bardzo. Proszę cię, pokaż się! Jej, dzięki. I bossy. Także po prostu trzymanie guzika. Znaczy, kuźwa, z jednej strony Gapi jest genialny, ale jak już się Gapiego dostanie, no to ten run wygląda tak samo, nie? I tak już byłem cholernie mocny na samym starcie. O Boże, niesfirowany i skaczę w jedno miejsce. Aż to niedobry kuźwa głąb. Jak mam już Gapiego, to jestem po prostu no mega mocny, nie? Ha, jak ten niebieski ziomek. Także po prostu klepiemy wszystko masakrycznie. Przecież ten run był właśnie, jak mówiłem, dość do kokszo... Nie mam pojęcia, jak ten atraktor jakoś dziwnie działa czy coś, ale się wbije mu centralnie w pysk. Dostałem obrażenia dopiero po czasie. Nie wiem, to działa dziwnie. Mój mózg nie ogarnia jakby moich obrażeń, które się dzieją w tym czasie tego nagrania. Ja kompletnie wysiadłem właśnie w tym momencie. Wow! Najlepszy trade deal, Bob's Brain. Jezus, gra, dzięki ci bardzo. Znaczy, Bob's Brain jest fajny. Ale to nie jest coś, za co chcę płacić 3 całe harty, nie? Także... Także mówię papa mózgowi, więc nie mam mózgu, sorry. Niestety muszę się obejść bez niego. Klucz. A Bloom Up na średnio, ale Sacrificial Dagger już może coś mi dać jednakowoż. Oko? Czemu nie? A wow, The Icon ma nawet mam na skrzynki ogon. Okej. Okay. Kurde, nie mam nawet Caster Edge barrelować, jakbym sobie na przykład nie kupał tego. Mogę to oko jednak oddalić się od mojego planu brania go z jednej strony i właśnie pocisnąć trochę ten tier rate, żeby tych łez było troszkę więcej chociaż. Dobra, odwiedźmy już w sumie to. Wow! Kolejny guzik, a w guziku? Okej, okay, przynajmniej Soul Heart, okej. Okay. O tyle spoko. Jakby, że jestem przynajmniej Soul Hearta na plus, nie wchodziłem tam po nic, ja się w sumie całkiem jaram. Ale co mamy tutaj? Tutaj mamy Mental Phase 5. Jesteśmy w Sheolu, o ile mnie pamięć nie myli. I mój zmysł rozeznania się w terenie. Mamy HP, a więc w sumie spoko. Będę mógł sobie na diable przewalić prawdopodobnie. Korona. Bombka, super. Bombką będę mógł sobie wejść do Secret Pokoju. To jest dobre. Dwie bombki, które niestety do Secret Room mnie nie wprowadzą. Dobra. Także rozpocznijmy walkę. Klucz na pewno był tam. Mogłem klucz wziąć. Jezus Maria, czemu nie wziąłem klucza? Tak lecę tylko do jednego item roomu. Nie wiem, czy już nawet mój mózg stwierdził, że nie potrzebuję po prostu wchodzić do item roomów czy coś? I nawet nie odwiedziłem tego złotego? Czy nie mam pojęcia, co się podziało? Ale po prostu straight poleciałem do guzika i nawet nie oglądałem się na tamten item room. Także też trochę śmiesznie. Patrzcie, to wleciało mi na mordę praktycznie, nie? A dostanę od pająka, którego nie widziałem, bo mi mikrofon zasłonił. Spoko, w połowie miesiąca zamawiam ten wielki statyw. Już nie będzie mi nic denerwować. Będę widział naprawdę każdego przeciwnika, nie będzie mi cholerny mikrofon pluł w twarz, nie będzie mi zasłaniał ekranu. Będzie cacy, tak będzie, tak, zajebiście będzie. Wszystko widoczne, tak ma być. Wow. Miałem szansę być full gapi na to branie, zostałem chyba każdy przedmiot możliwy. Znaczy no, dostałem, że mogłem go podnieść. No ale raczej łapki nie chcę teraz używać, ponieważ jestem jeszcze przed walką z diabłem, więc no. Dark Princess Crown Lucky Spare, to jest Zodiak. Dobra, mamy teraz 7 tier delaya. Także, patrzcie jaki machine gun. To jest genialne. Jezus Maria, dobra.
Rozpocznijmy walkę z diabłem, znaczy walkę o diabła. Walkę z diabłem może nie na tym ranie, bo to jest grid, bo tu tylko walczymy z zachłannością, a nie z diabłem. Także let's get right into the fucking Krampus, oczywiście. Jeśli mam moment, że mogę poświęcić mojego Red Harta. Dostaję krampusowski łeb. A wolę jednak mieć Biblię szataniczną. Szataniczna Biblia to jest najbardziej potężny przedmiot, a są najbardziej potężne bomby, którymi nie chcę mieć niczego wspólnego. Weźmy Zodiak. To jest spoko, ale jednak mało użyteczne. Znaczy dość nawet, w sumie najgorzej, jeśli mamy tę Biblię. Ale niestety nie mam forsy, nie mam nic innego, nie mam jak wygenerować sobie pieniędzy, więc idę sobie dalej. Jednak Red Harta zostawię na kolejne piętro. Nie będę go i tak łapkował. Golden Heart, to jest spoko. Be sure to popnąć ten Golden Heart na kolejne piętrze. I moją jedną bombkę przeznaczam na ten pokój. Gimpy, Jezus Maria, super, Sweet Suffering. Czyli ewentualne Soul Hearty podczas tego, jak się zrania. Super, to mi się nawet podoba. I jesteśmy w Mental Phase 6, to jest już naprawdę ostateczny poziom. Ostateczny poziom mentalnej niedysponowania mentalnego, czegokolwiek. Damage up, super. Jeszcze mogę sobie damage item zgarnąć, to mi się też nawet podoba. No i tak, popchnięcie, jak Gun robi skra, to robi też pop. To muszę popnąć sobie po prostu tego Gold Hearta na tym piętrze jeszcze. Że mi się force wygenerowała. Także muszę być pewien, że dostanę w ryj za chwilę. Nie wiem jakby na którym przeciwniku, na którego sobie wybrać do tego. Mogę po prostu poczekać i pewnie dostanę po prostu w mordę tak po prostu, bo jestem sobą, nie? Jak mi dadzą w pysty, powiem bardzo proszę. Także... Także prawdopodobnie przedojrzewam, że zaraz ten Golden Heart po prostu zniknie. O właśnie, genialnie. Cyk! Forca wyleciała, super! Jaka to jest muzyka w ogóle, Jezus Maria. Całkiem intensnie powiem. No, i lecimy z bossami. Jeden boss padł. Drugi boss jednak jest troszkę bardziej zajmujący, ponieważ musi się schować. I faktycznie się schował do szafy, już nigdy nie wyjdzie. Jego brat bliźniak. Nawet kolejna dwójka, wow. No oni tak są dość atencyjni i lubią się pojawiać dość często. Z tego co widzę. Całą forcę chcę tu. Niech to cała forca tutaj przyleci. Sobie pozgarniam, żeby nie była miotana, bo... Dobra, w sumie tak łaziłem za nim, nieważne. Ale po prostu chodziło mi o to, że nieźle była pomiotana przez... Wow, dostałem transformację, czy transformację. Teleport do Devirumu z Devirumu, super. Dobra, co tu jeszcze mogę niedobrego odwalić? Mogę wziąć damage up. Jasne, pewnie mogę. No i w sumie tak zrobię, no. Bo czemu nie? Mogę wziąć to? No, pewnie mogę, ale po co, nie? Jeszcze się przejdę tak w sumie tę stronę, zobaczę, czy coś ciekawego tutaj leży. Coś, co może mi się przydać w kupowaniu rzeczy, jak najbardziej. Jest tutaj jeden cent. Który czy aż tak użyteczny będzie, nie wiem, ale jest to cent, więc zawsze spoko. A ja bym teraz bardzo chciał nie mieć mojego Red Harta. Ponieważ to by mi dało 3 Soul Hearty, no i niestety... Niestety mi za bardzo nic nie da. W moim aktualnym momencie to łóżko. Ale poruję sobie tutaj. I czym jest to? Mamy Black Rug, ale Black Rug się średnio przyda na bossa. Eucharysta, peace be with you. Czy to jest Duality? Ale Duality nie było normalne? A nie, to jest normalnego Isaaca, nie? Nie wiem, bo są przedmioty, które rzadko widzę. I są przedmioty, które są reskinowane. Ja teraz sobie takiego cholernego mózgotrzepu, że sprawdzę sobie ten przedmiot. Jezu, troszkę wytestem, przepraszam bardzo. To nie ja. Nie chciałem, to mój niedobry organizm. Jak nie zapomnę, na koniec odcinka sprawdzę sobie tą Eucharystę niedobrą. Jezus Maria. Pokój Mojżesza. Patrzcie, gram Mojżeszem tutaj, na grid mode i mamy pokój Mojżesza. Czy ja nie powinienem grać Mojżeszem? Coś za mną lata, to jest ja mam... Aha, mi się Zodek włączył, dobra. Już wiem czemu coś za mną lata. Fajna muzyka. Mojżesz, maladjusted Mojżesz, o Boże. Czy teraz pokonuję jakąś swoją niedobrą wizję siebie, czy coś? Niedobrą formę, to nawet nie jest moja final forma. O Jezus Maria, ale to się miota od tych moich łez. Jak się te pieniążki przyciągają do mnie. Och, bombowe.
Jak właśnie, które są bombowe, które są zwykłe. Nie, to były leczące, dobra. Czyli serduszka w prawo leczą. To są klucze, no to po prostu będzie otwierać przejścia, ale te przejścia tak bardzo mnie nie ruszają, że mogę sobie po prostu olać to wszystko, co wychodzi, ponieważ wszystko zniszczę moimi magicznymi strzałami, moim magicznym kotem, moim magicznym wszystkim. Ale tu jest Red Heartów, co? Nawet nie wiem, co ja mam podnoszonego przez te reskiny. Zaraz, wait. Zaraz. To jest muzyka. Czy ta muzyka jest copyrightowana? Ja tylko chcę jedno wiedzieć. Jezus, ej, jak to jest copyrighted muzyka, to jestem w dupie kompletnie. Ej, zajebiste to jest. A czy ta muzyka cholernie pasowała? Ale to jest Red Heartów, Boże. Jeszcze to serduszko na środku, kuźwa błyszczące. Jak się to zgliczowała, ta skrzynia jeszcze. Jezus, co tu się dzieje? No wyjść nie wyjdę, przykro mi bardzo. Dobra. Fajne. Czyli skończyliśmy wszystkie rozdziały w tym modzie. To jest spoko. Reskin ładny i ten mod wyglądał naprawdę cudownie. Warto było w niego ograć. Mam tylko nadzieję, że ta muzyka nie jest copyrightowana, ale brzmi jakby mogła być. Ale sobie zaraz szazamem, kuźwa, sprawdzę. Jezus Maria, ale dobra, wygraliśmy. No to był po prostu klasyczny mega overpowered run, nie? Czyli wbijamy się na grid mode'a, dostajemy jakiś szajs jeszcze na idenie w ogóle na start. Tak był overpowered, dostałem jeszcze kota, Jezus Maria, ogromna ilość obrażeń. Dobra, i teraz na szybciutko. Mojżesz, co ty masz na start? Czy masz jakieś itemy, które zawsze masz na start? Tak, on ma serce na start. Po prostu. Znaczy... Serce i gadget. Nie wiem, czego to jest reskin, Jezus Maria. Mi się wydawało właśnie, że to jest ten Sacred Heart. Ale chyba nie. Dobra. Czyli on po prostu tak zaczyna. Zajebiście. Znaczy... To praktycznie jest pewny win. A tier rate, jak jego wygląda, zawsze jest taki sobie? Nie, mógł się chyba zmieniać, bo miałem chyba 16 deal, nie? A teraz będę miał... Wtedy miałem 13, teraz mam 10. To w ogóle... 10, Jezus. To jest taka spora ilość. Dobra. Czyli on ma serduszko na start. Serduszko / gadget, no bo nie mam pojęcia, jak już mówię. Reskin to reskin. Reskin jest zły. Nie mam pojęcia. Ale to jest tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że ta muzyka nie była copyrightowana. Nie wiem, czy to jest ostatni odcinek z tego moda. Na pewno zamknąłem go jakby 100%. Bo widziałem na pewno wszystkich przeciwników, wszystkich i pokonałem. Wszystkie postacie grałem. Więc mod jest zajebisty. Kozacki jest. Chyba go graliśmy na maksa, więc probably znajdę kolejnego na kolejny odcinek, więc mam nadzieję, że jeszcze raz, że ten wam się podobał. Dzięki za oglądanie. Zapraszam was do kolejnych moich filmów. Cześć.